Tomek, rozmawiamy dzień przed meczem z Zagłębiem Sosnowiec, przed meczem, który dla ciebie na pewno będzie miał ogromne znaczenie. Jesteś byłym zawodnikiem tego klubu, 79 spotkań w barwach Zagłębia. Wiemy, że nogi nie odstawisz na pewno, ale coś tam jednak w sercu jakiś sentyment z pewnością został. Na pewno gdzieś, tak jak wspomniałeś, trochę spotkań tych się nazbierało w zagłębiu. No tak naprawdę zaczynałem tam swoją przygodę z seniorską piłką, gdzie stawiałem pierwsze kroki, dużo zawdzięczam temu klubowi, ale no, jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy i ja też jestem teraz zawodnikiem Sadecji, więc jutro i mniej i drużyny nie będzie interesować nic innego jak trzy punkty. Po meczu można sobie pogadać, pośmiać się, pospominać fajne czasy, ale no, to już było i trzeba się skupić teraz na tym, co, co przed nami wnioskuję że takiego ciężaru wagowego tego meczu jeszcze w tym sezonie nie było zagłębie walczy o utrzymanie no niezbędne jest im trzy punkty wy także walcząc o baraże no musicie wygrać jak to udźwignąć jak przygotować się psychicznie do takiego spotkania Wydaje mi się, że musimy zachować po prostu spokój, skupić się tylko i wyłącznie na sobie i tak naprawdę zostały trzy mecze, wszystko jest w naszych rękach, a jutrzejszym meczem z Zagłębiem możemy bardzo się przybliżyć do, do naszego celu, więc wydaje mi się, że, że będzie to ciekawy mecz, bo tak jak wspomniałeś i my i Zagłębie gramy o coś, więc myślę, że, że tutaj będzie dobre widowisko, bo, bo każdy po prostu nie chciał zrobić trzy punkty, bo potrzebuje ich jak tlenu praktycznie. Grałeś wiele razy na stadionie ludowym, chciałem zapytać o to miejsce, bo no, taka statystyczna, ciekawostka, nasza drużyna no niestety tam jeszcze nie wygrała. Czy to faktycznie jest tak ciężki teren? I czy można tu się doszukiwać jakiejś takiej analogii, że są takie mecze, takie stadiony i takie miejscowości, gdzie no, gdzie naprawdę nie idzie i nie da się ugrać jakichś punktów czy zwycięstwa? Kurczę, ciężko, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że jak byłem zawodnikiem Zagłębia przez 2,5 sezonu, to. To jak każdy z nas przyjeżdżał, to, to naprawdę ciężko się tam grało. Gdzieś te boisko jest duże, y, trzeba trochę pobiegać, jest trochę przestrzeni, więc wydaje mi się, że tutaj jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie. I wydaje mi się, że, że w tym aspekcie możemy tutaj udźwignąć to, to spotkanie, a z drugiej strony kiedy się przełamać, jak nie jutro, tak? Jest to idealny moment do tego, żeby zgarnąć trzy punkty, żeby odczarować, y, że tak powiem, stadion ludowy i, i po prostu zrobić krok do przodu. Jeszcze jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie, czy można traktować to w tej kategorii, że nawet jeśli padnie remis, to zarówno dla jednych, jak i drugich będzie to, to niczym porażka. Zdecydowanie tak. My bynajmniej mogę za siebie powiedzieć i za drużynę, że, że jedziemy tam po trzy punkty. Nie interesuje nas remis ani żaden inny rezultat, bo no, po prostu jesteśmy nastawieni na zwycięstwo, chcemy, chcemy do końca walczyć o cele, które sobie postawiliśmy i, i wydaje mi się, że i my, i zagłębie, celujemy w trzy punkty, bo no nikomu tutaj remis nie pomoże. Dzięki i powodzenia jutro.